Ogólnopolski portal Interia podaje, iż na 66 miast powiatowych w całym kraju 61 z nich, czyli ponad 92%, odnotowało spadek liczby ludności. Najbardziej dramatycznie jest jednak w Zabrzu i Bytomiu. Obydwa śląskie miasta zanotowały nie tylko największy odpływ ludności w skali całego kraju, ale także spadek ten był mocno zauważalny na tle ogółu mieszkańców, podaje Interia. Zapytaliśmy Zabrzan, co w ich ocenie jest tego przyczyną. Jak pan myśli, czemu tak się dzieje, że Zabrze się wyludnia? Kopalnie likwidują i dlatego to będzie drugi Bytom, nie będzie nic. Kopalnie likwidują i niestety miasto będzie, no jakie będzie, no, umierające. No być może, nie wiem, chodzi o miejsca pracy, może chodzi też o warunki mieszkaniowe, trudną dostępność mieszkań, jeżeli chodzi o zasoby miasta. Być może dlatego. Myślę, że głównie chyba brud, smród, który ludzi przegania stąd. Zawsze jest okrutnie zaniedbanym miastem. Uważam, że pod względem samorządowym jest zapuszczone. Jest to przerażające, przerażające. Tu nie ma absolutnie żadnych perspektyw, absolutnie. Smutne to jest, ale niestety tak jest. Proszę pana, pozamykali wszystkie zakłady, które by można było tego i ludzie uciekają. Ostatnia kopalnia Makoszewy została zamknięta. Co tam, z tego co ja wiedziałem, bo ja tam pracowałem, to było na 90 lat wydobycia węgla. A tak nie ma zakładów, nie ma nic, ludzie wyjeżdżają. Nie ma co tu robić. Zabrze jest jednym z bardziej wyludniających się miast na prawach powiatu. Z czego to może wynikać taka tendencja? Wie pan, było to miasto górnicze, przemysłowe. Teraz staje się miastem muzealnym. Staje się miastem, gdzie ludzie muszą zmieniać zawody i nie każdy, który miał zawód gdzieś tam, znajduje teraz w tym czasie tutaj swój zawód, swoje miejsce, ale oprócz tego miasto się w jakiś sposób też rozwija i myślę, że te tendencje po jakimś czasie, bo to jest takie wahnięcie, bo jednak jesteśmy w okresie takich głębokich przemian, że to się w jakiś sposób ustabilizuje. Wygląd Zabrza, praca, ciężko z pracą tutaj, żeby dobrze się utrzymać. No niestety, widzicie państwo, tutaj już przemysł upadł całkowicie, bo na przykład kopalnie zamknięto. Ludzie tak naprawdę nie mają możliwości zatrudnienia, a same sklepy nas nie uratują, no niestety. Taka jest prawda, przemysłu prawie żadnego. Ta strefa, która jest na przykład na Grzybowicach, to wszystko jest za mało. Nie mam pojęcia. Ludzie uciekają po prostu. Mają problem z pracą i dlatego jest jak jest. No niestety, jeżeli dane miasto daje jakąś po prostu lepszą ofertę pracy, to starają się koło tej pracy znaleźć mieszkanie. I taki jest właśnie efekt tego. Moim zdaniem z braku zamykania przede wszystkim przedsiębiorstw. To jest dla mnie jasne i klarowne. No na pewno brakuje takiego życia, na pewno i rodzinnego, i brakuje, no nie ma gdzie wyjść, czy do kawiarni, centrum jest obumarłe w ogóle, jakby ktoś chciał iść sobie na jakieś lody czy coś, no nie ma gdzie iść. Pani myśli, dlaczego tak się dzieje, że z Zabrza ludzie uciekają po prostu? Nie mam pojęcia, też bym uciekła. A dlaczego by pani uciekła? No bo też mi się nie podoba. A co jest nie tak w tym mieście? No niefajne, brudne, zniszczone, nieodnawiane. No całkiem niefajne. Ani dla mnie, dla starszej, ani dla tych młodych, a dla tych w średnim wieku to już chyba wcale. Takie jest moje zdanie. Nie podoba mi się i też bym uciekła, jakbym miała gdzie.